Double kill. Asymetria daje możliwość spojrzenia na wydarzenia z różnych stron. Każdy człowiek patrzy inaczej na to samo. Prywatnie powiem panu, że mam głęboką awersję do leniwych i niekompetentnych funkcjonariuszy państwowych. Historia, która się może przydarzyć każdemu. Zaczyna się od tak naprawdę od pierdoły. Ale w jaki sposób to się jeszcze tam zmienia? Czekaj! Historia skłaniająca do refleksji. Refleksji na temat dobra i zła. Na temat konsekwencji wyborów, jakich w życiu dokonujemy. Relatywizm dobra i zła. To jest temat, który Konrada gdzieś tam interesuje najbardziej. To jest kolejny powód do rozmowy nad tym, czy dobre wybory są słuszne, a czy słuszne są dobre. Te robaki to jest Belzebub i jakby po prostu to zło wszechobecne wyłazi. To, co się przebija, jeszcze zaznacza, że jestem. Gdzie jest Kamil? Jeb się! No jesteśmy autorami dobra i zła. A to, czy ty pójdziesz w te, czy we w te, to już jest kwestia twojej predyspozycji. Film musi pokazywać zło złych ludzi po to, żeby odbić, żeby szukać tego, co jest prawdziwą wartością. Policja! Policja! Połóż się, bo ci przypierdolę! Emocje w oczach, to co mówi Konrad cały czas powtarza, emocje w oczach, emocje wystarczy. To jest film, o którym chciałbym, żeby kiedyś mówiono jako o dziele wielowymiarowym. Bo tam coś jest głębszego. Ej, znasz kogoś, to zna kogoś, to gdzieś usłysza. Nie jeden, już tak komuś biedy napyta. Ej, znasz kogoś, to zna kogoś, to gdzieś usłysza. Tak powstają legendy, albo dla sądu bandyta.